Dzień dobry. Temat dzisiejszej lekcji jest prawo huka. Żeby je zrozumieć, musimy omówić siłomierz, bo siłomierz wykorzystuje prawo huka. Z czego jest zbudowany siłomierz? Siłomierz oczywiście w tym miejscu ma, ma sprężynę, która się rozciąga pod wpływem przyłożonej siły. Czyli siłomierz jest zbudowany ze sprężyny oraz z podziałki, wyskalowanej podziałki. I ta sprężyna jest wyposażona jeszcze tutaj w taką kreseczkę. To ona będzie nam wskazywać poziom siły. I teraz co się dzieje? Jeśli do tego haczyka na dole przyłożymy jakiś ciężarek, o, niech to będzie nasz ciężarek, załóżmy 100 gramów. 100 gramów, to nasz siłomierz wskaże nowe wskazanie. Przypomnijmy sobie, siła to się równa masa razy przyspieszenie, a w przypadku grawitacji przyspieszenie ziemskie. W związku z siłą ciężar, czyli siła ciężkości, będzie się równać masa. Masa 100 gramów to jest inaczej 0,1 kg. Czyli masa to jest 0,1 kg razy przyspieszenie ziemskie, czyli 9,81 metra na sekundę kwadrat. W przybliżeniu przyjmijmy sobie 10 metrów na sekundę kwadrat, to siła, z jaką nasz ciężarek ciągnie tą sprężynę w dół, jest 1 newton. Kilogram razy metr na sekundę kwadrat to jest newton. Czyli co się dzieje z naszym siłomierzem? O, wskazuje 1 newtona. A jak przyłożymy dwa takie ciężarki, to co wskaże nasz siłomierz? Oczywiście 2 newtony. Jak trzy ciężarki? No to oczywiście 3 newtony i tak dalej, i tak dalej. I proszę zobaczyć, co tu jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, proszę zobaczyć, że ta odległość L, różnica, przyrost rozciąganej sprężynki. Mówimy, naznaczamy to jako delta L, jest za każdym razem ta odległość delta L jest taka sama. To znaczy, że długość sprężynki przyrosła, bo nie znamy długości sprężynki, ale wiemy, o ile przyrosła, o tyle. I wiemy w związku z tym, że siła, jaka działa na sprężynkę, jest wprost proporcjonalna do zmiany długości tej sprężynki. Doprecyzujmy, co to jest ta delta L, żeby nie było nieporozumień. Delta L będziemy rozumieć, że tak, długość sprężyny po założeniu ciężarka minus długość sprężyny przed założeniem ciężarka, czyli o ile się wydłużyła. I dokładnie o tym mówi prawo Hooka. I to prawo Hooka brzmi, że przyrost długości sprężyny, to co sobie nazwaliśmy delta L, jest wprost proporcjonalny do działającej siły. Czyli wzór wynikający z prawa Hooka wygląda tak, że siła F równa się K
będzie tu współczynnikiem proporcjonalności w zależności od tego, jaka to sprężyna i z czego jest zrobiona, razy delta L. I teraz tak, F to siła działająca na tą sprężynę. Siłę oczywiście podajemy w newtonach. Delta L to jest przyrost długości sprężyny. Oczywiście podajemy w metrach i ta delta L to będzie długość z ciężarkiem minus długość bez ciężarka, czyli druga odjąć długość pierwsza, a K to będzie współczynnik proporcjonalności. Jego miano, tego współczynnika proporcjonalności, jest newton na metr. Oczywiście ten współczynnik proporcjonalności zależy od rodzaju materiału, z jakiego wykonana jest ta sprężyna, jaki ma splot, czyli od właściwości tej typowej sprężyny. I co jest ważne, prawo Hooke'a nie jest prawem powszechnym. Prawo Hooke'a nie jest powszechne, tak jak prawo ciążenie. Spełnia się tylko i wyłącznie dla małych sił. Dlaczego? No, łatwo sobie wyobrazić, że sprężynę można tak ciągnąć, że można ją zniekształcić albo po prostu zerwać. W związku z tym prawo Hooke'a obowiązuje do momentu, kiedy ta sprężyna zachowuje się normalnie. W momencie, jak będziemy ją odkształcać lub zrywać, prawo Hooke'a obowiązywać nie będzie. Rozważmy sobie takie zadanie. Nieobciążona sprężyna ma długość 20 cm. Załóżmy sobie, że to jest nasza sprężyna. Po zawieszeniu ciężarka o masie równej 50 g, ta nasza sprężyna się wydłużyła do 22 cm. Czyli L1 długość sprężyny przed rozciągnięciem wynosiła 20 cm, L2 wynosi 22 cm. Czyli delta L, różnica długości, wynosi 2 cm. I teraz się pytają, jaka będzie długość sprężyny, jeśli zawiesimy obciążnik o masie 150 g. Wiemy, zgodnie z prawem Hooke'a, że siła jest wprost proporcjonalna do masy, do długości rozciągnięcia się sprężyny. Więc skoro przy masie 50 g wydłużyło się nam sprężyna o 2 cm, to powiedzcie już na zdrowy rozum, jeśli powiesimy obciążnik 3 razy większy, 150 g, to ile się wydłuży? Nie widzisz? No to zobacz, tu razy 3 to jest 150, no to też trzeba razy 3, będzie 6 cm. X równa się 6 cm, bo siła, a siła wynika z masy, jest wprost proporcjonalna. O, my tu zgubiłem centymetrów. I tyle, całe zadanie. No i mamy zadanie drugie. Mamy dwie sprężyny tej samej długości,
Oczywiście są różne. Po zawieszeniu takich samych ciężarków sprężyna B rozciągnęła się bardziej niż sprężyna A. Czyli załóżmy, to jest sprężyna A, to jest sprężyna B. Jak powiesiliśmy ciężarki takie same, to ta troszeczkę się rozciągnęła, natomiast ta rozciągnęła się, o, chodź tu, dużo bardziej. Mimo że powiesiliśmy te same ciężarki. No załóżmy, to jest nasz ciężarek. Ciężarek A, ciężarek B. One wszystkie mają tą samą masę. 50, załóżmy 50 gramów. 50 gramów. Taka sytuacja. Powiesiliśmy na tej sprężynie to i na tej to. Jedna rozciągnęła się bardziej, druga mniej. I pytanie jest bardzo istotne. Która z nich ma większy współczynnik sprężystości? Współczynnik sprężystości, czyli tą literkę K. Przypomnijmy sobie wzór na prawo Hooke'a. Siła to się równa współczynnik sprężystości, stała proporcjonalności, razy zmiana długości delta L. Wyznaczmy sobie z tego wzoru współczynnik proporcjonalności, czyli podzielmy obustronnie przez delta L. I mamy stąd, że F przez delta L równa się K. Zamieniamy lewą na prawą. K równa się F przez delta L. No i teraz pofilozofujmy chwilkę. Tu jest większe delta L, prawda? To był przyrost większy. Co się dzieje ze współczynnikiem, jeśli delta L jest coraz większe? Jak się zmienia ten współczynnik sprężystości? Im większa liczba w ułamku, 1/2, 1/3, 1/5, 1/10, prawda? Rośnie mianownik, 1/100, tym wartość ułamka jest coraz, proszę zobaczyć, mniejsza. Czyli im delta L jest większe, tym współczynnik proporcjonalności jest mniejszy. Czyli odpowiedź, który z nich ma większy współczynnik sprężystości? Ten, który się mniej wydłużył, czyli A. I to należało wyrozumować. Nie wszystko trzeba zawsze obliczyć. Można po prostu użyć analizy wzoru i to też jest jak najbardziej poprawne, myślę, że logiczne rozumowanie. I zadanie trzecie. Waga sprężynowa ma zakres 10 kg, czyli można na niej zważyć coś o masie maksymalnie równe 10 kg. Długość skali wynosi 6 cm. Czym to jest ta długość skali? O, to jest urządzenie, o którym tu mowa, to jest mniej więcej tego rodzaju. Tak jak siłomierz. To jest też urządzenie, może być do kwestia przeskalowania, do ważenia różnych rzeczy. I teraz długość skali to jest właśnie odtąd, no dotąd, ma do maksymalnej, tak? Tu ma to, ta waga napisane 10 kg, czyli maksymalnie zważy tutaj. Natomiast ten odcinek ma 6 cm, czyli to jest nasze tak naprawdę właśnie delta L. Czyli delta L, zmiana długości sprężyny wynosi 6 cm. Zamieniając na metry, to jest 0,06 metra. Mamy obliczyć współczynnik sprężystości. Oczywiście musimy użyć naszego wzoru zgodnego z prawem Hooke'a, że siła to się równa współczynnik proporcjonalności, czyli współczynnik sprężystości razy delta L. Żeby wyznaczyć K, dzielimy obustronnie przez delta L. I mamy, że F dzielone przez delta L równa się K razy delta L. Teraz się bawię
dla tych, co nie umieją przekształcać wzorów, żeby wiedzieli, skąd się to bierze. Widać, że obustronnie podzieliłem przez delta L. Po co to robię? Po to, żeby się delta L skróciło. I dlatego mogę po tym wszystkim napisać, że K równa się F przez delta L. Wstawiamy dane, czyli siła to jest 10 kg razy przyspieszenie ziemskie. No to obliczmy tu z boku tą siłę. Siła ciężkości, ciężar to jest masa razy przyspieszenie ziemskie, czyli siła ciężkości to będzie 10 kg razy w przybliżeniu 10 metrów na sekundę kwadrat, czyli siła ciężkości wynosi 10 razy 10 jest 100, czego oczywiście newtonów. I teraz już możemy podstawić do wzoru F to jest 100 newtonów podzielić przez 0,06 metra i w przybliżeniu, używając kalkulatora, wychodzi nam 1667 newtona na metr. Czyli teoretycznie ta sprężyna, żeby się rozciągnęła o metr, mogłaby na nią zadziałać siła ponad 1000 newtonów, ale myślę, że niestosowalny byłby ten zakres. No ale to nieważne. Ważne, że obliczyliśmy współczynnik sprężystości. Dziękuję. Na dzisiaj to wszystko.